Siemanko. Siema Mira. Cześć. Jonaj dla trenera. Siemanko. Siema Mika. Dzisiaj strzelam hat-tricka. Rozumiesz to? Zapisz to, fakę. Cześć, Misiu. Dobry dzień dobry, dzień dobry. Krzysiu, grubą robotę tu robisz. Tak. To może też wytypujesz wynik meczu dzisiejszego. 2-0 dla nas. Kto strzeli bramy? Skiba i Kopenhagen. Tylko i wyłącznie zwycięstwo. To mamy kurwa w DNA i tego się nauczyliśmy i do tego jesteśmy się zaczajeni, do wygrywania. I wiem, że wy to samo czujecie, że kurwa tylko i wyłącznie zwycięstwo, nic więcej. Bo ja nie widzę innej możliwości. Jedziemy z tą piekarnią! Numerem trzecim, Daczyński Gabriel, numerem czwartym. Okej, dawaj, Panowie, my kurwa, jak chcemy strzelić bramkę, jak my transportujemy piłek po lekarzach. Wszystko jest pięknie, kurwa. Budujemy, okej, okay, fajnie. Ale czemu, kurwa, stąd nie damy piłki tu? Czemu nie damy piłki za linię obrony? Panie, przegracie piłę super w trójce, pach, pach, przerzucicie, oni przejdą, tak? Wszyscy idziemy do piły, a nie ma do odpiłki. Muszą piłę i zobaczycie, że będzie dobrze. Uważamy na kontrę, żeby nie dać właśnie jakiegoś papola od razu do skok, ale tutaj przede wszystkim transport piłki w pole karne. Cierpliwie, kurwa, budować cierpliwie.
Jedzie! Yeah! Bramki na 2-2 dla Odry, Konrad Rzymisławski. Konrad, prezes chyba, jak dobrze widziałem na Facebooku, napisał, że to był gol z 35 metrów. To może wyjaśnimy, czy to był faktycznie z tak dużej odległości gol, czy tuż za 16 po samym oknie, to prawda, bramka na 2-2 dająca wam punkt. Ja myślę, że tutaj nie będę polemizował z prezesem i myślę, że mogło to być 35 metrów przynajmniej. No, to prawda, zgodzę się, mecz trudny dla obu zespołów przez podłoże, przez pogodę, przez warunki ogólnie atmosferyczne. Wiadomo, że my jesteśmy zespołem, który też chce prowadzić grę. Słubice też się troszkę cofnęły, także nam bardziej te warunki utrudniały naszą grę, nasze poczynania. Troszkę uratowaliśmy jednak tą kiepską sytuację, bo przegrywać w takich warunkach w drugiej połowie. Cieszę, że zareagowaliśmy odpowiednio. Rzuta, rzuta. No, spodziewaliśmy się tego, że to nie będzie łatwy mecz, jak każdy, tym bardziej widzieliśmy, jak Słubice grają, jaki mają, preferują styl gry, widzieliśmy, że cofną się i będą murowali, tak przebiegało spotkanie. Pierwsza połowa, pełna dominacja z naszej strony, gdzieś może za mało było gdzieś tutaj konkretów w polu karnym, ale dominowaliśmy. W drugiej wychodzimy, głupia strata bramki, 2-1, ale zespół dąży do strzelenia, stwarzamy sobie sytuację i tych sytuacji było dużo. Uważam, że dużo zrobiliśmy, żeby ten mecz wygrać, no nie udało się, myślę, sytuacja Michała Konsowicza, znowu końcówce piłka staje na linii bramkowej. Szkoda dwóch punktów, ale no też trzeba szanować ten rynku. Tak, nie można wygrać, to dokładnie, to trzeba zremisować i jeszcze dzisiejsze warunki, no woda praktycznie, mecz w wodzie i no dlatego mówię, no, trzeba szanować to co jest i jedziemy dalej. Mhm. Jak trener oceni indywidualnie zawodników? Ktoś by trener wyróżnił za to spotkanie, bo też debiutował w meczu ligowym Gabriel Braczyński, grał pierwszy raz od początku. Tak, Gabriel wrócił po kontuzji, już w pucharze dostał szansę od pierwszej minuty, dzisiaj również bardzo, bardzo jestem zadowolony z jego pracy i tutaj na pewno będzie dostawał szansę. Nie chcę wyruszać nikogo indywidualnie, cały zespół się naprawdę zapracował na plus, tak? Nie wygraliśmy, ale to jak goniliśmy wynik i z taką determinacją chcieliśmy ten mecz wyrwać do końca, no to tutaj brawo dla zespołu. Jest z nami pan Andrzej Wypych, trener Polonii Słubice. Panie trenerze, dobry wynik tutaj. Wydaje się, że dla was te 2-2. Odra jest faworytem do awansu, ale pokazaliście, że w piłkę bardzo dobrze potraficie grać. No postawiliśmy się przede wszystkim, no ale to wiadomo, jak się jedzie do lidera, no to myślę, że mało kto tutaj przyjedzie i złoży od razu sprzęt. No trzeba walczyć, jeżeli się powalczy, no to tak jak tutaj dzisiaj było widać, może piłkarsko troszeczkę słabiej wyglądaliśmy od Odry, może mieliśmy mniej sytuacji, ale mieliśmy sposób na ten mecz, no i mamy punkcik z tak trudnego terenu, a więc jesteśmy zadowoleni. Przed meczem ten punkt wziąłby w ciemno, czy z przebiegu gry, bo dwa razy prowadziliście? My żeśmy teraz, może Polski troszeczkę słabiej wyglądali pod względem motorycznym przede wszystkim. Bo można powiedzieć, że przez większość okresu przygotowawczego trenowaliśmy na sztucznej murawie. Przeszliśmy na trawę, no i zdecydowanie chłopaków no jeszcze nie niosą te nogi. No a dzisiaj tutaj teren bardzo ciężki do grania w piłkę.
No i myślę, że przy tym punkciku przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, że możemy walczyć z każdym pojedynkiem. A jak trener ocenił właśnie dzisiaj Odrę? No, Odrę personalia i grę z najważniejszych zawodników. Znaczy, może jakbym, ja byłem tutaj na meczu, jak graliście z Zieloną Górą. Pewne rzeczy sobie gdzieś tam zanotowałem, no i uczulałem chłopaków na te najmocniejsze strony. Co prawda, no, ten lewy pomocnik, tam chyba Kobiela. Kobiela. Tak, no, jest bardzo groźny. Jeżeli tam jest to pootwierane, no to te jego rzutki, praktycznie centrostrzały, no, są bardzo groźne i tam nawet może być tak, że przeciwnik może sam sobie strzelić bramkę. No i tam dużo nie brakowało w niektórych sytuacjach. Tak, tak, no ale my mieliśmy swoje też jakieś tam parę sytuacji takich, gdzie kontrę też my wychodzili, też mogło być troszkę lepiej, no ale nie ujmuję. Przeciwnik no, jest faworytem do awansu, jest otoczka, są środki na to, a więc no, niech walczą. Dzięki bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Życzymy powodzenia. Ja również powodzenia.